Obudziłem się wcześnie rano. Postanowiłem cały dzień spędzić w Suwałkach. Dlatego z samego rana skierowałem się do informacji turystycznej. Dostałem mapę z zaznaczonymi trasami do zwiedzania i ciekawymi punktami oraz opisem ciekawych miejsc. Rozpocząłem zwiedzanie od kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwotnie była to cerkiew wzniesiona w 1842 roku. Trzynawowy, klasycystyczny budynek wybudowany na planie krzyża. Za kościołem znajduje się duży, ciekawy Park Konstytucji 3 Maja. W nim wszystko, co zazwyczaj w parkach spotkać można, to jest alejki, amfiteatr, pomniki, fontanna, altana i tym podobne. Po północnej stronie Parku Konstytucji 3 Maja znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego. Odwiedził on Suwałki, z których pochodziła jego żona Aleksandra w 1919 roku, zaraz po odzyskaniu przez nie niepodległości. Nieopodal pomnika przy placu Józefa Piłsudskiego znajduje się katedra świętego Aleksandra, rzymskokatolicki kościół parafialny zbudowany w 1825 roku. Wewnątrz obrazy i tablice upamiętniające walkę i martyrologię mieszkańców Suwalszczyzny. W 1992 roku papież Jan Paweł II podniósł świątynię do godności konkatedry diecezji ełckiej. Zachowany do dziś układ przestrzenny historycznego Śródmieścia Suwałk został ukształtowany w pierwszej połowie XIX wieku. Z tego też okresu pochodzą najcenniejsze zabytki miejskiej architektury. Neoklasycystyczna zabudowa ulicy Kościuszki oraz przylegające do niej otoczenie Parku imienia Konstytucji 3 Maja. Niektóre budowle zostały zaadoptowane dla użyteczności publicznej, jak na przykład Muzeum Okręgowe czy Archiwum Państwowe. Ciekawostką jest istniejąca od 181 lat apteka. Obok apteki, a naprzeciw pomnika Józefa Piłsudskiego, znajduje się ulica Chłodna, wcześniej 22 lipca. Jest to pierwszy z dwóch obecnie istniejących miejskich deptaków w Suwałkach, a także główny węzeł komunikacyjny, ponieważ przez tę ulicę w ciągu dnia przechodzi najwięcej pieszych. Znajduje się tutaj wiele sklepów i punktów gastronomicznych. Prace nad zmianą zwykłej ulicy na deptak wykonano w 1999 roku i obecnie wjechać w nią można samochodem tylko z jednej strony. Wychodząc po drugiej stronie ulicy Chłodnej, trafiamy na plac imienia Marii Konopnickiej. Obrzeża zabudowane są eklektycznymi i klasycystycznymi kamienicami, co charakteryzuje starą zabudowę Suwałk. W pierwszej połowie XIX wieku był to plac targowy. Obecnie jest to miejsce spotkań towarzyskich, a także koncertów i imprez plenerowych. Przez plac przebiega szlak turystyczny imienia Marii Konopnickiej, krasnoludki są na świecie. Zaś w pobliżu pomnika Konopnickiej znajdują się plenerowe figurki krasnali. Na południe od Parku Konstytucji 3 Maja znajduje się dom, w którym urodziła się pisarka Maria Konopnicka. Obecnie jest tam Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Ciekawostką są suwalskie murale, ale chyba nie wszystkie udało mi się odnaleźć. Dzień był upalny, więc dla ochłody postanowiłem udać się na Zalew Arkadia w Suwałkach.
przez mostek dostałem się do parku na wyspie. Dzień powoli chylił się ku zachodowi, więc kierowałem się w stronę mojego miejsca noclegowego. Poszedłem tam, zwiedzając po drodze bulwary nad Czarną Hańczą. Gdy dotarłem na kemping, dzień się skończył i moje siły też. Poszedłem spać. Wczesnym rankiem spakowałem się i wyruszyłem w dalszą podróż. Do nowego miejsca. Dokąd tym razem? To już zobaczycie w następnym, ostatnim odcinku z mojej wyprawy po północno-wschodniej części Polski.